Odjedzie! Jest młody, zobacz, jest młody. Malutki, ile on ma lat? 8 lat ma, ale przesympatyczny synek młody, nie? Jaram się, bo jak widzę taką młodą osobę, która w ogóle robi takie rzeczy, no patrzcie, no. Patrz, młody bramę nam otwiera. Prezes, pan prezesik. Tak jest. Witam szefa. Piątka, powiedz mi młody mistrz, ja mam tam jechać pewnie za tatą, co? Tak. Dobra. Kurde, po głosie jaki sympatyczny gościu, nie? Co mam tak stuka? No silnik do remontu, wiesz? Aha. Tu się wszystko sypie. Cicho. Delikatnie chyba, nie? Ale jak to remont zrobimy razem, stary, co? U niego wszystko chodzi na tip-top, on to usłyszał. Za tą koparką i za tymi cegłami wszystkimi. Dobrze, szefie, już się robi. Dogrzał autko, można zjeżdżać, co? Zobaczymy, co tam ma młody za furę w środku. O, pasy czerwone. Ta. Szybkie pasy. Ja jestem giga fanem twojego stroju, tak się wyróżniasz. Zawsze mnie widać. Zaczyna się, pisałem. Dzisiaj na tym kanale i na tym odcinku będzie petarda, nie? Ale ten dźwięk jest przepiękny. Już słychać, że szaleje. Ten w szoku, pierwsza reakcja. Co on robi? Czujecie ten zapach? Widzowie raczej nie czują. Widzowie, ale ja 8 czuję. Lat ma. Ja nie mam pytań. Nie do opisania, chłopie. Patrz co on robi, patrz. On was zjada na śniadanie. Gdzie w Polsce 8-latek robi takie rzeczy jak teraz? Ja mam 23 lata na karku. Ja nie umiem tego w większości do co, nie? Ja się dopiero uczę. Pełna profeska, co? Tak. Ja w szoku jestem. Kurde. Ile masz lat? 8. 8 lat. A ty masz ile? 23. Powiedz mi dokładnie, jak ty długo już jeździsz? Rok i 3 miesiące. A powiedz mi, czy ja dam radę też tak jeździć? Czy nie, jak ty? Nie wiem. Ale się domyślam. Silnik 3.0 i 240 koni. 3.0 tu jest silnik? Tak, jeszcze będziemy dawali komputer do przeróbki, będzie 270 koni. No i co? Gdzie my jesteśmy wszyscy? Zastępca Kajetanowicza, nie? Ile na dzień dzisiejszy takie auto w ogóle kosztowało? Ja się takimi rzeczami już nie interesuję, tylko robię swoją robotę. Dokładnie. No i to jest odpowiedź. To jest odpowiedź. Auto to jest dla mnie dodatek, a ja jeżdżę kartingiem do Mistrzostw Polski. I w tamtym roku, jak już byłem w połowie sezonu licencjonowanym zawodnikiem kartinga w kategorii Baby Rock, to wtedy pod koniec sezonu na przedostatnim wyścigu w Bydgoszczy zająłem 5. miejsce. Jakby mnie zawodnik na ostatnim wyścigu po prostu nie wypchał na zewnątrz, to mi by mnie na trawie nie obróciło, to bym dojechał może 3. Wynik konkretny. Jutro jedziemy do Torunia na testy kartingowe. W następnym tygodniu, w piątek, jedziemy już na zawody Rock Cup Poland. Mówiąc w skrócie, grafik napięty, co? Tak. Cały czas się coś dzieje. W roku mamy 10 rund. W tym 3 to są kartingowe Mistrzostwa Polski. Nie mam pytań, nie? Zobaczcie w ogóle, widzowie, jak tutaj jest auto przystosowane pod niego, nie? Jak zobaczycie tam na tylni hamulec, to tam mamy 2 zaciski. Drugi jest tylko do hamulca ręcznego, czyli do hamulca tylnego, tylko jak pociągnę ręczy, to wtedy 2 zaciski hamują, ale tylko na tył. Wtedy mamy taką zwiększoną moc jakby. No tu gałka skrzyni biegów short shifter, tutaj pedal box, pasy wąziutkie 5-punktowe na zamówienie, fotel tak samo na zamówienie malutki, no i to wszystko raczej. No i kierownica i te wszystkie tutaj nady, które mi wszystko przerzucają. Wygląda estetycznie, ładnie i tak dalej. Powiedz mi, kto ci to ogólnie autorował? Kto ci to projektował? W Warszawie taki pan Ornik. Powiedz mi w ogóle taką rzecz, bo jestem mega ciekawy, jak to w ogóle oddaje w środku. Czy mogę na przykład siadnąć na miejsce pasażera i się przejechać z tobą, tak? No? Aleksander, wypadnę czy nie wypadnę? Nie wypadnę. To trzymajcie kciuki, nie? Ale daj mu wycisk, stary, lecisz z nim. Aleksander, ja się boję teraz tego. Mam się bać? Nie? Ja ci ufam. Konkretnie go tam łutuje, nie? Peter dostanie wycisk. Patrz, patrz, patrz. Tak chcę żyć, tak chcę żyć. Piotrek, tam nie
lubił swoim, to to co jest teraz, to jest chłopie nie do porównania, nie? Patrz, patrz. Ja rejo, ojcy mi ja, ja mi fiel fuego. Ja mi always turn up. 8 lat, 8 lat. Kosmos, a za chwilę ja osiadł. Też chcesz? Nie, on tam zbanał ten cały czas. Coś walło. Opona strzeliła, oj. Oj, oj, oj. Ko? No. Kłopoty. Ale głupło, co? My tutaj 15 minut od serii jazdy i po kole. Co ty gadasz, 15 minut jazdy i koło? Widzowie, 8 lat ma, co on robi, ja się tu kurde trzymam pasami, nogami, rękami, wszystkim. No i mamy problem, tu patrz. Nie zmienimy koło. Ja się tak wystraszyłem, widzowie, że nie macie pojęcia, nie? My tu łuk robimy, a dla ciebie to dzień jak co dzień chyba, co? Ty, ale wiesz jakie są emocje? Mi się nogi trzepają, ty. Ale poważnie, autentycznie, zobacz. Tak? No, ja pierdzielę. Zmieniamy koło i co, jedziemy dalej, tak? Ty, menadżer jak tu pojedzie, to on się kurwa zesra. Jaka tam jest prędkość? Ile my jechaliśmy, bo ja nawet nie wiem. Tutaj na prostej ze 100? 100 na godzinę, tu jest taki mały odcinek. A we Winkielwi jak wchodziliśmy i jaka tam była prędkość? 50? A jo, jak tu się wpinałem, stary, no to jest 80 nawet. 80, łuk, bokiem. Te koło rozerwało. Ale mocno, nie? Ale to był ja, jak siedziałem w środku w ogóle. No ja też się trochę przestraszę. Kurde. Kto był bardziej w szoku, ty czy on? No ja. Ale konkretnie tam jechał z tobą. Wiesz, tak? Ja się bałem, ja się cały trzepałem. Mi serce, chłopie, mi tak waliło. Ja się nie mogę tylko doczekać, aż menadżer się przejdzie, bo to naprawdę będzie petarda, nie? On się będzie Aleksandra tak chciał. Tak, trenuj to, rób to, co robisz, bo naprawdę będą z ciebie ludzie. To mówię autentycznie poważnie, to będzie rajdowiec za niedługo, nie? Nowa gwiazda. Nowa gwiazda na YouTubie i wszędzie, nie? Zrobi taki show w Polsce, że nie macie pojęcia. Ja to wiem, ja to czuję. Zobaczcie, co będzie za 5-10 lat, to przecież to będzie mistrz. Mistrz. Moje marzenie chciałbym jeździć teraz jak ty. Mam 23 lata, nie umiem tak jeździć. Rozumiecie, szybka wymiana koła i lecimy dalej, nie? Ale zobaczcie, jak tą oponę rozerwało. Aleksander, dogadamy się i sprzedać mi takie auto, co? Raczej nie. Raczej nie? A już się cieszyłem. Ostro pękła. Ciepło grzeje, bo młody upalał, chłopie. A on tutaj się upala normalnie. Kiełbasę można usmażyć, nie? A można otworzyć maskę? Jeżdżę BMW E36. Z delikatną modyfikacją komputera, do lotu i układu wydechowego. Wbrew pozorom, czym mocniejszy silnik dla niego, tym bezpieczniej on będzie się poruszał. Czym więcej mocy, cały czas to miel i jest ta moc i tak mamy dalej. Mamy pełną kontrolę. Jak się w ogóle to zaczęło? Cała ta zajawka motoryzacyjna i tak dalej. Ja jestem byłym kierowcą rajdowym, ścigałem się z Kajtem. Pan się ścigał z Kajtanowiczem? Tak, jestem wielokrotnym mistrzem Polski w rajdach samochodowych. Także te korzenie rajdowe gdzieś tam u nas są, ta żyłka gdzieś jest i... No i super. Co on innego miał robić tak naprawdę? Nie? Oczywiście to jest jego decyzja na tą chwilę, więc jeśli powie, że nie chce, no to po prostu nie będzie jeździć. No to jest normalne, nie? Ale na ten moment na pewno, nie? 100% tak, nie? Jest zajawka, co? Jest. Temat był taki, że tu przyjeżdżamy do Aleksandra, ale tu się okazuje, że tu jesteś prawdziwy bohater tego odcinka, nie? Nie. Dwóch bohaterów mamy, także i młody, i starszy. I sobie wpiszecie Mariusz Pelikański, gdziekolwiek w Google, to zobaczycie, co kiedyś robiłem. O, może tak. To jakieś przebitki wam wrzucimy właśnie, co ten pan robił. Kurde, szogi, pan wygrał barburkę, tak? Dwa razy z rzędu. Dwa razy z rzędu. Dobra, moi kochani, koło mamy zamontowane. Także co? Kto teraz jedzie? Menadżer, hopie. On jest obstrany. Obstrany, nie? Ale ja się bałem. Popatrz tu w ogóle na te przyciski, nie? To jest turbo jakiś. Traktora jest klakson. Elegancko, dobre, nie? Żebyś przeżył. Żeby cię nie przejechał, stary. Odbycie. Naprawdę lalkami się bawiłem w jego wieku. Ale zajebało gumą, nie? Powiem, że się czuję jak na jakimś rajdzie, nie? Tak głośno. Znając życie, to Budda by go chciał do zespołu, nie? Mi się wydaje, że Budda też tu przyjedzie. Ognie do wyżania. A
rok i niecałe 3 miesiące temu zaczął. Pierwszy raz wsiadł do auta. Robił 1600 km ogólnie samochodem. Od początku? Od początku. Jak wsiadł w ogóle za kierownicę? Jeszcze chcę! Menadżer, fajnie? Ja już nie wysiadam stąd. Fajnie. Zakochałeś się? Zajebiście. Ej, czy to jest najlepszy kierowca, z jakim jechałeś? Chłopie, najlepszy. I najmłodszy. Na koniec świata z tobą jadę, młody. Kamerzysta, powodzenia, rozumiesz? Dobra, będzie dobrze, ale się jaram. Gaz do dechy, młody. Lecimy! Ale tu jest widownia. Bo ty jesteś legendą. Jesteś oficjalnie najlepszym kierowcą, z jakim jechałem w życiu. Co jest, kamerzysta? Giga czat. Fez, nie? Naprawdę. Każdy musi go zafollowować na Instagramie, nie? Link w opisie. A ja mam takie pytanie do ciebie. Czy ty się bawisz jak normalne dzieciaki, czy tylko właśnie takie ostre zabawy samochodami? Czy jakieś chowane i tego typu zabawy też? Czyli się bawisz na przykład chowanego albo berka. Czyli wszystkie zabawy jak normalny dzieciak też, tak? Tak, tak. A to jest największa zajawka? Największa, co? Mega mocny zawodnik, naprawdę, ja jestem w szoku. Mocno w cholerę, nie? Gość jest po prostu przekozakiem, a ma zaledwie 8 lat, to jest chore. To jest chore, nie? Rozwala to mózg. A powiedz mi, czemu auto stoi? Przegrzało się, nie? Coś tam się przegrzało, niestety, ale takie rzeczy się tutaj zdarzają na co dzień. Opony są pękane, tak samo auto często się przegrzewa. Szczerze? Dawaj. Panowie, to jest lepsze niż roller coaster. Dużo lepsze, daj. Jest dużo więcej. Dużo więcej adrenaliny. Ostatnio byliśmy w Energyland i to nie było tyle emocji, co tu teraz, nie? Na krótkim przejeździe. Całkowicie w ogóle inna jazda. Się nie pierdoli. Jak zakłada opony, to ich zero do końca, nie? Patrz, ile ma tutaj w zapasie, więc nie musi się na przejmować. Na wymianę. Kończymy temat właśnie driftowania i BMK jest już ładowana. Na lawetę. Aleksander, jak tam? Pojeżdżone, co? No, tak. Ile razy już trenowałeś dzisiaj? Albo inaczej, ile gum w sumie spaliłeś, opon? No, tak razem, no to 4 koła. Kolega też driftuje? Jeszcze nie. Ale już jeżdżę autem sam. Już sam jeździsz? To jest inny świat. Ja ci mówię, że ja się czuję jak we filmie dzisiaj, nie? Taki malutki, nie? I w ogóle jak on fajnie tak wygląda, słodko i w ogóle, nie? To jest coś pięknego, nie? Lekcje do odrobienia jeszcze? No i cała kartka. Masakra. A która klasa? Druga. Same piątki i szóstki, co oceny? No. Powiedzmy. Tu macie, widzicie, lawetę, macie BMW-kę. Teraz się udajemy właśnie na główną halę, gdzie nam po prostu tata pokaże nam fajne, ciekawe fury. Jakieś zabytki, jakieś fiaty, nie fiaty i tak dalej. Ja ci pasuję, nie? No. Będziesz mistrzem? Może. Oczywiście, że tak. To tato sobie przemalował na złoto. Kolor ładny, piękny, no. Kabriolecik, gdzie nas prowadzisz, młody? O, maszyna. To jest sprzęt. Te środki zawsze najlepsze. Ale tu są wykończenia, co? Na tym jeździłem. I co, dobrze się jeździ takimi śmigłeś klasyczkami? Ciężko, bo nie ma wspomagania, ale dałem się radę. O, ale tu jest wygodnie. Te zegary, nie? Zobaczcie, jak to tu ładnie wygląda. O, radio. Radio nawet jest. Sony, to nie te czasy. Młody, a powinni subskrybować kanał? Tak. Zostawcie suba na moim i na tym kanale. Gdzie ty masz czas na naukę, powiedz mi? W kamperze na zawodach. W kamperze na zawodach, uczy się. A powiedz mi, co twoje rówieśnicy, koledzy, koleżanki, kto mówią, jak tak jeździsz w ogóle? Nieraz widać tam zazdrość, ale raczej rzadziej. Pozytywnie reagują czy negatywnie? Raczej pozytywnie. Prezesik tutaj podpisuje kolejne umowy sponsorskie. Kontrakty, dokładnie kontrakty. Pochwal się, kto cię sponsoruje. Matur, Atlas Ward, Konditor, Bispol, Neoprofi. Agromat. 5 minutes later. Agrowiec, Elektropartner, Arco Elf, Loksy, KSM Byczel, Forte. To jest jego matematyka, liczenie sponsorów. 24 sponsorów. Yeah. Ten dzisiejszy film pokazał, co my tak naprawdę możemy zrealizować. Oto ten młody pan o imieniu Aleksander, przypominam, mając lat 8, tak? Robi takie cuda z autem, że nie macie pojęcia. Życzę ci przede wszystkim dużo sukcesów, jak najwięcej i pamiętaj, że jestem twoim mega, mega wielkim fanem. Widzę w tobie potencjał. Młody, pięknie pojedziemy. Jak trzymać? Będę kibicował. Młody, co trzeba? Subskrybować. Oh yeah. Subskrypcję zostawić u niego na kanale. I u nas. I u nas, na Motosilo. Także jeszcze raz, piąteczka, dziękujemy bardzo. Fiona. Jesteś kozakiem. Let's go. Wow.